Kawka z Moniką Mileńską. Dobrałeś No. się kolorystycznie nawet. Tak. Ja coś musiało być w przestrzeni chyba dzisiaj. Bardzo się cieszę na spotkanie z Tobą w każdym bądź razie. Kawkę sobie fajną zaparzyłam do naszego spotkania i bardzo chętnie pogadam z Tobą o Twoim biznesie, bo jest ciekawy. Dlatego, że Ty jesteś taką osobą, która wnosi ciekawe umiejętności, ciekawe narzędzia do tego coachingu, takie niecodzienne, bym powiedziała. I oprócz tego masz też sformułowaną swoją specjalizację. Taki niby ogólny sposób, ale jednak skierowany na bardzo konkretnych ludzi. Także przedstawiam Wam Monikę Mielejską. Cześć Monika. Cześć, Małgosia. Cześć. I chcemy poopowiadać o Twojej praktyce. No to zaczniemy tradycyjnie od Twojego kto co, czyli komu i w czym pomagasz. Jak Ty o tym mówisz? Ja wspieram kobiety, które są gotowe zamienić poczucie niezadowolenia z tego, jak funkcjonują, na nową jakość życia w zgodzie ze sobą i własnym powołaniem. No, pięknie, pięknie. Tak. Błysk w oku, jak to mówisz, i czuję się pod tym jakąś głębiej. I oczywiście to nie jest komunikat, który natychmiast pozyskuje klientów, ale to jest komunikat, który ma zrobić to, że oni podejdą, te osoby podchodzą bliżej i mówią: no, no, powiedz więcej. No więc właśnie, powiedz więcej. Wiesz co, ja może powiem tak, że to jest właściwie miejsce, w którym ja w tej chwili jestem, czyli ja czuję, że ja żyję swoim powołaniem i widzę po sobie, jaka to jest ogromna zmiana jakości, kiedy robisz to, co jest dla ciebie ważne i zgodne z tobą i z twoimi wartościami. I chciałabym pracować właśnie z takimi kobietami, które też są na to gotowe. I żeby do tego dojść, to ja przeszłam dosyć długą drogę i podobną drogę, ale w skróconej wersji oferuję moim klientkom. Czyli najpierw rozszyfrować nieświadomy program, który nas po prostu trzyma, blokuje i nie pozwala zająć swojego miejsca. I on jest bardzo mocno związany z tym, co my dziedziczymy od naszego rodu, co wynosimy z naszego dzieciństwa, te wszystkie przekonania o tym, jakie jesteśmy, co musimy, czego nam nie wolno. Ja im pomagam to rozpoznać i się od tego uwolnić, ale na tym nie kończymy, tylko później poznajemy siebie, czyli to, co jest dla mnie ważne, to, co jest dla mnie wartościowe, jakie mam talenty, jakie mam dary, jak to mogę wykorzystać i to, co jest dla mnie też szalenie ważne, to jaki ja mam cel do zrealizowania w tym życiu, jaką mam misję. Bo dopiero w momencie, kiedy pójdziesz za głosem swojej duszy, to się autentycznie zmienia jakość twojego życia. I prowadzi do poczucia spełnienia, które dla mnie jest po prostu czymś więcej niż tylko tymi osiągnięciami, i dla moich klientek też jest to więcej niż tylko osiągnięciami, ale to jest po prostu to autentyczne życie. Wiesz co, ja to bardzo głęboko odczuwam, to co ty myślisz. To te treści, które ty mówisz, są mi bardzo bliskie, ale twoja energia i twój sposób mówienia o tym są takie dla mnie przekonywujące, osadzone w sobie, że nie jest to jakaś nowomowa, że tak powiem, przed kolejnym, który tutaj tak autentycznie będziesz nareszcie w zgodzie ze swoimi wartościami, tylko za Twoimi słowami czuję się energię głębokiej prawdy. Z czego to wynika u Ciebie? Z czego wynika to połączenie, że Ty energetycznie emanujesz taką aurą? Wiesz, to wynika po prostu z tego, co ja, z tego mojego rozwoju, czyli z momentu, w którym ja w ogóle zaczęłam pracę z ludźmi, to było w 2009 roku, zaczęłam od numerologii, tak się rozwijałam, rozwijałam i taki moment kulminacyjny to, wiesz, to było przystąpienie do Twojego programu, kiedy ja zaczęłam się tak naprawdę układać i integrować wszystko, co ja mam w sobie i pozwalać sobie na rezygnację z tego, co po prostu mi nie służy, co nie jest moje, co ludzie mówią, że działa, że się sprawdza, po prostu odrzucając różne rzeczy, pozwalałam się zbliżać do miejsca, które jest moje. I ja to w tej chwili czuję tak jak nigdy w życiu, że tak, to jest to miejsce, w którym ja chcę być i w którym ja chcę dalej kontynuować, mając jakąś tam swoją dalszą wizję rozwoju i przyszłości. Świetnie. Czyli tak naprawdę ten kawał drogi od 2009 roku ty zrobiłaś sama, rezygnując z poprzednich swoich, że tak powiem, wcieleń, które Tak. budowałaś tutaj, w tym życiu, a idąc po swoje, a w programie ułożyłaś sobie jeszcze to biznesowo i jeszcze zrobiłaś to tak, że biznesowo sobie mogłaś zrezygnować z pewnych rzeczy i pójść za swoim. Jakiej zmiany, Twoim zdaniem, świat potrzebuje?
Ja bym chciała zobaczyć to połączenie, które dla mnie jest fascynujące u Ciebie, to połączenie Twoje energetyczne z tym właśnie, co Ty robisz. Jak Ty patrzysz na świat i jak sobie odpowiadasz na to pytanie, jakie zmiany świat potrzebuje? Wiesz co, ja czuję, że świat przede wszystkim potrzebuje, żebyśmy my wszyscy mogli być sobą, a nie żyli według tych starych ram, które po prostu się nie sprawdzają i one właściwie robią nam, można powiedzieć, krzywdę. Nam kobietom, które żyłyśmy w takim systemie, że my po prostu nie mogłyśmy się rozwijać, tylko miałyśmy te swoje takie role i związane z nimi też różne ograniczenia i cierpienia, ale myślę, że mężczyznom też nie było tak łatwo. Oni też dostali swoje i teraz możemy po prostu zacząć żyć w spełnieniu, ale to też jest inna jakość życia, kiedy my, wiesz, mamy wszyscy ten wyższy cel, jakiś sens do zrealizowania. Nie skupiamy się tylko na tym, co jest takie przyziemne, że chcę mieć dom, pracę, pieniądze, sukces, ale że jest w tym wszystkim coś takiego, co cię po prostu napędza i daje ci, wiesz, zupełnie inne przeżywanie po prostu tego życia. Pięknie. Ja to nazywam takim połączeniem osobiście. Jestem taka podłączona pod siebie i pod cały wszechświat, nie? Tak, to współtworzenie z tym wszechświatem, czyli nie tylko reaguję na to, co się do mnie, znaczy reaguję w dużej mierze, ale też tak jakby odpowiadam świadomie, a nie podświadomie z poziomu swoich schematów. Tak, z poziomu programu, który Tak. szaleje. Tak. Wiesz co, słuchałam Twojego webinaru, który niedawno zrobiłaś i bardzo mnie też urzekło taka Twoja definicja spełnienia. I tak sobie mocno zdałam sprawę z tego, że my na tym poziomie ludzkości, świadomości ludzkiej, na którym jesteśmy w tej chwili, że my zaczynamy iść po zupełnie inny poziom spełnienia. To jest zupełnie inna definicja, bo spełnienie jeszcze ileś tam lat temu, 10, to było takie, no mieć bezpieczeństwo, ułożone zdrowie, praca, dzieci, tu się układa wszystko, no i my tutaj sobie, prawda? Fajnie. Jak jest teraz? Jakie spełnienie? Jak jest teraz? No wiesz, ja mam wrażenie, że też to się zmienia i że my po prostu dążymy do czegoś innego. To jest po prostu sposób bycia i przeżywania tego życia, a nie tylko i wyłącznie skupianie się na tym, co mam, bo to i tak do nas przychodzi tak naprawdę, ale jako skutek uboczny, a nie koncentracja na tym, że ja chcę na przykład dużo zarabiać, tylko właśnie raczej szukam takiej pracy, w której ja się spełniam, w której ja się realizuję, która daje mi powera i poczucie tego sensu i celu i w tym momencie te pieniądze po prostu przychodzą. Tak. I też, wiesz, przeżywanie w ogóle na takim głębszym poziomie, ta obecność i bycie zakorzenionym tu i teraz, a nie cały czas w głowie, w myślach, w tym, tych konceptach i w takim stresie, że co będzie w przyszłości, co ja mam zrobić, tylko pozwolenie sobie na cieszenie się tym, co jest tutaj teraz i przeżywanie tego. Życie w lekkości pewnego rodzaju, w tak. Takim tańcu. Kim są Twoje klientki? Z jakimi, kim one są i co one wnoszą do procesu, jakie obszary? Wiesz, to są przede wszystkim kobiety już świadome, które dosyć sporo dla siebie zrobiły i czytały mnóstwo książek rozwojowych i były na różnych kursach i terapiach, ale cały czas czują, że jeszcze im czegoś w życiu brak, jakiegoś puzzla poszukują. To są osoby, które tak naprawdę często zadają takie to trudne pytania, co ze mną jest nie tak, że to moje życie tak, a nie inaczej wygląda, albo dlaczego mi się to przydarza, dlaczego w kółko mi się to przydarza i nie potrafią po prostu samodzielnie dostrzec tego schematu, bo nikt z nas samodzielnie tego nie potrafi dostrzec i ja im po prostu pomagam w tym wszystkim dostrzec sens i cel tych wydarzeń, ale też tak naprawdę odkryć prawdziwą siebie i to, co mnie też chyba wyróżnia od wielu osób na tym rynku rozwojowym, że ja nie mówię bądź najlepszą wersją siebie, ale po prostu bądź sobą i to jest dla mnie kluczem. Świetnie. Z jakimi obszarami one przechodzą? Bo wspomniałaś o tym, że tak, może być obszar pracy na przykład, to może być pewnie obszar relacji, to może być obszar relacji sama ze sobą. Z czym one przychodzą? Wiesz co, to są właściwie trzy takie obszary. Często przychodzą z problemami zdrowotnymi, które tak naprawdę są takim punktem wyjścia do rozpoznania, co się za nimi kryje, jakie potrzeby nie są zrealizowane.
To są kobiety, które bardzo często chcą coś zmienić w swojej ścieżce zawodowej. One się czują, że na przykład chcą czegoś innego w życiu, albo w ogóle nie wiedzą, czego chcą w życiu, ale nie chcą się po prostu męczyć dłużej w pracy. I to są też takie kobiety, które mają trudności w relacjach, nie potrafią zbudować takiej relacji, która da im satysfakcję, będą po prostu czuły, że chcą z tą osobą iść przez życie, ale są też często osoby, które wydawałoby się, że mają wszystko, ale one mówią, że no, brak im jakiegoś sensu i celu i czasami nawet mają takie stany depresyjne i nie wiedzą, znowu to pytanie, co ze mną jest nie tak, przecież ja mam wszystko, wszyscy mi zazdroszczą i jeszcze mówią, że coś jest z moją głową nie tak, że ja w ogóle narzekam. Rozumiem. Czyli to są kobiety najczęściej dojrzałe, które już coś w tym życiu przeżyły, które już się poukładały gdzieś tam z życiem i nagle mają problemy albo zdrowotne, albo w relacji, albo z pracą, albo po prostu nie jestem zadowolona, nie jestem szczęśliwa. Tak, to problemy są. W dużej mierze są to kobiety po 40, ale muszę ci powiedzieć, że mam takie wrażenie, że coraz młodsze zaczynają się odzywać, czyli tak jakby ten zew, na który my sobie pozwoliłyśmy później, to pojawia się już troszeczkę wcześniej, więc to jest dobra wiadomość dla nas wszystkich. Nie czekamy, aż będzie późno. Tak, ta nowa generacja, która idzie, ja z przyjemnością sobie obserwuję na moich synach i ich znajomych w ogóle. No, to jest fajny kaliber już. Tak, coś innego ich pociąga. Ja również to obserwuję po mojej córce, że to już nie chodzi o to, o co nam chodziło, ale to też jest chyba prawo tych jakby tej pokoleniowości, że my wyrosliśmy w czymś innym, za czymś innym marzyliśmy, nie zawsze nam to dało spełnienie, a oni już widzą, że nam to nie dało spełnienia i po prostu szukają troszeczkę głębiej albo w innym miejscu. W innych miejscach, dokładnie. Wyszłam sobie na twoją stronę internetową i zobaczyłam, jak ty się przedstawiasz i ty mówisz o tym, ja jestem life coachem, ale również zajmuję się, łączę to z totalną biologią, numerologią, prawda? I ten life coach przez ostatni rok pracy naszej wypłynął na pierwsze miejsce, bo to on łączy, on jest główną rzeczą, a tu są jeszcze narzędzia, których ty używasz. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to się łączy u ciebie w pracy, w procesie pracy. Pięknie to ujęłaś, bo tak chyba rzeczywiście jest. Nawet w pracy, w czasie programu, to akurat z koleżanką z grupy pracowałyśmy indywidualnie i taka mi się pojawiła metafora, że ja mam trzy konie, z czego pierwszy jest na przodzie, to jest ten coaching, który pozwala wprowadzić po prostu zmianę, bo ma takie narzędzia, ale za nim idą dwa konie, które te narzędzia mu dają, czyli totalna biologia i numerologia. I to mniej więcej tak właśnie wygląda, że ja używam numerologii po to, żeby odczytać przede wszystkim plan duszy i też trochę rozpoznać te programy, które dusza sobie zaplanowała do przejścia w tym wcieleniu. Z kolei totalna biologia bardzo fajnie mi pozwala pokazać, jak to się manifestuje poprzez wybranie konkretnego rodu, czyli poprzez pewne wydarzenia, bo tam kaliber może być bardzo różny, prawda? Jak na przykład masz się zetknąć z brakiem poczucia bezpieczeństwa, to możesz znaleźć się w rodzinie, gdzie, tak jak na przykład to, co się dzieje teraz na Ukrainie, jest po prostu wojna i stan zagrożenia jest ogromny, ale może to być na przykład brak poczucia bezpieczeństwa finansowego, bo nas na nic nie stać. Także to daje mi totalna biologia i pozwala też pokazać po prostu pewne schematy i połączenia z konkretnymi wydarzeniami w naszym rodzie, które nie zostały zamknięte i dalej funkcjonują. No a coaching to już sama wiesz, to jest ta część, która pozwala nam to po prostu transformować i zacząć budować nową jakość życia. Wiesz co, brzmi to arcyciekawie. Mnie osobiście to bardzo pociąga, bo ja jestem mocno otwarta na tego typu tematy, jak pracuję z takimi narzędziami. Aczkolwiek to nie będzie dla wszystkich, prawda? Nie. Nie, no właśnie. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie, bo są ludzie, którzy mówią numerologia, absolutnie, totalna biologia, nie. Bo się po prostu nie mieści się to w ich świadomości na ten moment, albo też natknęli się na osoby, które to robią i niekoniecznie fajnie. Mogą być różne przyczyny i każdy oczywiście ma prawo do swojej opinii. Jednakże mówienie o tym od razu na froncie, że tak powiem, twojej strony internetowej i tak dalej, bardzo jasno komunikuje od razu, dla kogo ty jesteś, a kto po prostu może ci powiedzieć do widzenia na ten moment. Tak. I wymaga pewnego rodzaju odwagi też, prawda? Tak. No właśnie.
Jak tutaj? Jak tą odwagę sobie, jak ty znalazłaś tą odwagę i jak ty się znajdujesz? Jak ty się... No wiesz, to jest tak, że ja tą odwagę tak naprawdę budowałam w programie, bo ja początkowo tej odwagi nie miałam, zresztą też trochę tak jakby przez środowisko, w którym ja funkcjonuję, które jest bardzo takie zamknięte na pewne rzeczy. Także ja to po prostu sobie stopniowo budowałam i w momencie, kiedy ja... nawet nie to, że zdałam sobie sprawę, tylko tak jakby ja stanęłam za tym, że to są moje metody, które ja znam i które ja wiem, jakie one mogą przynieść efekty, tak jakby za tym dopiero się pojawił ten komunikat i ja go odważyłam się pokazać na stronie i mówię o tym zupełnie inaczej niż mówiłam wcześniej, bo wcześniej to było takie trochę takie nieśmiałe, takie, a wiesz, takie szemrane, gdzieś mruczane pod nosem. Teraz nie, ja mówię, pracuję takimi metodami. Jeśli to jest dla Ciebie ok, zapraszam, ale jeśli nie, to ja Cię po prostu zostawiam w spokoju. Masz prawo. Także to jest ogromna, kolosalna zmiana. Brzmi to rewelacyjnie, powiem Ci, bo pamiętam Cię na początku programu, kiedy Ty jeszcze byłaś daleko, daleko od ekranu na początku i myśmy tak Cię zapraszały, bliżej i bliżej podchodziłem tak. I z coraz większą, z taką śmiałością i osadzeniem sobie i taką pewnością, że tak, to jest moje, ja w to wierzę i to jest to, co ja robię, o tym mówiłaś i jesteś dzisiaj w zupełnie innym punkcie. Bardzo Ci tego gratuluję i bardzo dziękuję. Się cieszę z tego. Też to czuję. Ja mam taką refleksję, ponieważ mam skłonność do takich trochę metafor, to ja w ogóle bardzo mocno się zintegrowałam w całym tym systemie i ja już nie pracuję totalną biologią, numerologią, coachingiem, tylko ja mam swój jeden autorski program, co naprawdę dało mi takiego niesamowitego kopa i powera. I ja już nawet nie będę oferowała sesji numerologicznych, chociaż ja je dalej robię, ale one już się będą zupełnie inaczej tak naprawdę nazywały, bo to też nie jest czysta numerologia, tylko ja do niej po prostu wniosłam wszystko to, co zaczerpnęłam z innych dziedzin i ja to po prostu poszerzyłam. Więc tak jak wcześniej, siedziałam na trzech krzesłach, właśnie skakałam z jednego na drugie. Przysiadałaś się. Tak, albo jednym półdubkiem tu, drugim tam i było mi niekomfortowo, to ja mam po prostu teraz jeden wygodny, duży, miękki fotel, na którym się czuję komfortowo i tak jakby moja praca z człowiekiem też jest zupełnie inna, bo ja po prostu siedzę komfortowo. Moje serce rośnie, jak tego słucham. Bardzo się cieszę. Ma prawo. No, to jest właśnie to jest to, jak, o czym ty mówisz, to połączenie z czymś większym, w czym chcę brać udział, prawda? Tak. No to właśnie ja chcę brać udział w tym, żeby tacy ludzie jak ty i inni coachowie, którzy robią bardzo fajną robotę, poszli i robili tą robotę, a ja mam mały wkład do tego. Ty z kolei... No nie taki mały, wiesz? Myślę, wiesz, że trochę... W porównaniu do roboty, którą ty musiałaś zrobić, to wiesz, to mniejsze po prostu, bo ty musiałaś zrobić kawał roboty. To prawda, zrobiłam kawał roboty, ale to też jest zawsze tak, że ktoś jest nam potrzebny do wsparcia. Więc to jest tak, że ja wspieram inne osoby, które tak. chcą dotrzeć tam, gdzie ja jestem, a ty wspierasz osoby takie jak ja, żeby mogły stanąć po prostu na swoim miejscu. Więc każdy ma to swoje zadanie. Tak. A powiedz mi, jak ty stanęłaś na swoim miejscu, jeżeli chodzi o biznes, czyli, bo to objęcie tego w ogóle, kim ja jestem, że ja jestem coachem, który używa takich metod i ja to mam do tego, że tak powiem, to jest mój autorski program i ten wygodny fotel, to jest jeden aspekt tego, ale oprócz tego ty musiałaś wyjść i zrobić jakieś działania, gdzieś coś powiedzieć, zakomunikować i skądś tych klientów wziąć, więc co się tutaj podziało? Wiesz, to tutaj to ja mam jeszcze kawałek roboty do wykonania tak naprawdę i za to w tej chwili się dosyć mocno wzięłam, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale ja już miałam w pewnym momencie naszego programu to swoje kto co i zaczęłam tam jakieś swoje działania marketingowe, ale gdzieś tam cały czas trochę czułam pewien niedosyt i czegoś mi tam brakowało i ja się odważyłam stanąć na swoim miejscu i dopiero w tej chwili ja czuję taką pełną gotowość, żeby wyjść tym swoim komunikatem marketingowym i zaczynam od tego, że będę budowała nową stronę z zupełnie nowym brandingiem. Natomiast przekonałam się, że sposób, którego ty nas nauczyłaś przeprowadzania gratisowej konsultacji jest mega narzędziem, bo w momencie, kiedy przychodzą do mnie osoby nawet na konsultację totalnej biologii, to ja je zapraszam do głębszego procesu i zapraszam na gratisową konsultację. I jeśli czuję, że ta osoba jest gotowa
i ona czuje, że to, co ja mogę zaoferować, gra, to wtedy kontynuujemy dalej. I otworzyłam się też na robienie warsztatów i webinarów. Także tu w tej chwili planuję swój pierwszy warsztat stacjonarny. Bardzo mi w tym pomogło zrobienie webinarów w naszej grupie, kiedy ja po prostu mogłam to zrobić w takiej bezpiecznej atmosferze. I to jest kolejny krok, który zamierzam właśnie wdrożyć w moją strategię marketingową. Także poukładałam sobie wszystkie te elementy marketingowe i ja wiem teraz, co ja mam robić i kiedy i jak. To, co ty bardzo pięknie ujęłaś podczas programu, to jest skorzystałaś z tego, że ty już masz społeczność wokół siebie zbudowaną. Mm-hmm. Jako osoba od totalnej biologii, od numerologii, bo ty już byłaś już rozpoznawana, znana, wyszukiwana przez Google i tak dalej. I ty umiałaś w końcu po takim przejściu swoim mentalnym objęciu tego, że ja teraz już nie robię, właśnie nie siedzę na trzech krzesłach, tylko na jednym. Mm-hmm. Ty zrobiłaś bardzo pięknie tą strategię przekierowywania ruchu na to nowe, co ty robisz, bo ty uznałaś, że to jest bardziej wartościowe, że tak naprawdę tam to jest bardziej rozpoznawalne na rynku, ale to jest bardziej wartościowe i to jest to, co ty chcesz robić, bo widzisz w tym większy sens i umiałaś brać ruch i podczas gratisowej konsultacji powiedzieć im, posłuchaj, tak naprawdę to być może potrzebujesz czegoś więcej i ja oferuję to i zaczęłaś mieć stamtąd klientów, więc ty wykonałaś jedną robotę marketingową przez to. To prawda i głównie z tego źródła do tej pory czerpałam klientów, natomiast jestem gotowa otworzyć się na te inne źródła. Czyli właśnie już zrobiłaś swój pierwszy webinar, już zaczęło coś się tutaj dziać, już masz ochotę warsztaty stacjonarne i to na 100% ci tych klientów będzie przynosiło, aczkolwiek nie ignorowałabym również tych bocznych drzwi, dlatego że stamtąd wchodzą już cię rozpoznają gdzieś tam i część z nich z tego składaje się na coaching dla ciebie. Ja ci gratuluję bardzo tego stanięcia w sobie i pójścia po to, co jest twoje, to, co jest większe, ważniejsze, trudniejsze tak naprawdę. Trudniejsze, bo to są trudniejsze zmiany dla ludzi, to jest trudniejsze zdobywanie klientów niż na jedną sesję totalnej biologii czy numerologii, ale ty stanęłaś za swoim i poszłaś za swoje. Brawo. Dokładnie, tak, dziękuję. To jest w ogóle efekt, którego się nie spodziewałam przystępując do tego programu. I jakbym miała powiedzieć, to jest dla mnie taki numer jeden, który ja wyciągnęłam z tego programu, bo ja myślałam, że ja po prostu się nauczę, jak mam robić marketing numerologii, totalnej biologii i coachingu, a ja tak naprawdę zintegrowałam siebie i stanęłam we własnym miejscu i to jest dla mnie coś, czego ja się po prostu nie spodziewałam, że to się zadzieje. I tak jakby ten marketing to jest teraz fantastycznym narzędziem, którego ja mogę użyć, żeby pokazać siebie, a nie tak jak wcześniej myślałam, że ja będę tym marketingiem no praktycznie promowała trzy różne metody, także tu nastąpiła kolosalna zmiana. Ja się bardzo z tego cieszę i dlatego ja myślę, że nam jest, że tak powiem, tak bardzo wibracyjnie blisko do siebie, bo ja bardzo w programie za tym stoję. Ja to komunikuję, ale być może to nie jest słyszalne na początku, że jednak wybór specjalizacji, wybór tego, co ty będziesz robić, musi być mocno połączony z tobą, z twoimi wszystkimi czakrami, głównie z czakrą serca, że to musi być, bo wtedy stać cię energetycznie na to, żeby pójść i zrobić ten marketing, który trzeba zrobić i nie robisz tego tak po prostu jakoś tam z automatu, tylko z serca. Ekstra. Dokładnie i też te fundamenty mentalne, które gdzieś tam się pojawiają na początku, to ja sobie dzisiaj przed rozmową do nich wróciłam, sięgnęłam sobie do tego, co napisałam na samym początku i to jest rzeczywiście bardzo mocne i bardzo wartościowe, bo po prostu osadza mnie w tym, co ja mam do zaoferowania. I co mi to da, jak ja będę to oferowała innym ludziom? Monika, bardzo się cieszę, że ty jesteś na tym rynku i że robisz to, co robisz. Jest to cholernie potrzebne, żeby właśnie w taki sposób coachingowy już z osobami, które być może przeszły już jakieś terapie, różne warsztaty, różnego rodzaju rozwojowe rzeczy, ale czują, że życiowo nie mogą doskoczyć do tego, co w ogóle nazwać, co jest niewygodne do końca i wyskoczyć z tych starych programów i wskoczyć w nowe, to takie osoby jak ty są bardzo, bardzo na rynku potrzebne. Ja się bardzo cieszę,
mogłam Ci pomóc po prostu w tym, żebyś na tym rynku zaistniała i że może, że to idzie właśnie w tym kierunku. Super. No ja też bardzo się cieszę i nawet wiesz, żałuję, że ten program się już kończy. Nasza Zostało nam relacja się ostatnie nie kończy. spotkanie. Nasza relacja się nie kończy. Ja jestem zawsze bardzo blisko Tak. z takimi swoimi absolwentami i dalej oferuję różne fajne rzeczy, także na pewno będziemy dalej w kontakcie. Jakbyś mogła coś fajnego powiedzieć ludziom, którzy są teraz tam, gdzie ty byłaś rok temu, to i nie chodzi mi też tutaj o zachęcanie ich do programu, tylko chodzi o to takie od serca ciepłe słowo, że co jest możliwe, albo co byś chciała im rzucić. No wiesz co, ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę możliwe jest bycie sobą i wykonywanie tej swojej pracy po prostu z sercem, z zaangażowaniem i takie poukładanie siebie. I to jest najważniejsze, bo od tego się po prostu zaczyna dobry biznes. A wtedy cała reszta tylko pomaga po prostu w tym, żeby to zaistniało. Więc odważcie się, żeby po prostu zająć swoje miejsce. Dokładnie, tak jak Monika, zajęłaś swoje miejsce. Tak, wygodne. No, fajnie. Nie tak, trzeba się... Ten fotel jeszcze tego nie odzwierciedla, ale siedzę na nim zupełnie inaczej niż jeszcze jakiś czas temu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Namaste.